Witam serdecznie. Dziś znowu zajmiemy się kolorem, ale zajmiemy się rozgrywką i vistem. Tego nie można rozłączyć. Wyobraźmy sobie, że mamy tak, 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 tak. I tak. Tu mamy. Teraz jakbyśmy tych kart nie dzielili w kolorze przeciwnika. O, mamy taki kolor. To może być kolor atutowy czy zwykły. Załóżmy, że jest to kolor zwykły. Zagrywamy w kiera. No, przeciwnik bierze. Po jakimś czasie znowu zagrywamy w kiera. Nie ta kolejność gier, przeciwnik bierze. I trzeci raz zagrywamy kiera. I nagle okazuje się, no tutaj nie ma co dołożyć, więc nie dokłada. Nagle okazuje się, że bierzemy dwie lewy na szóstkę i piątkę. Bierzemy dwie lewy. Nagle tak się okazuje. Czyli jeżeli zagramy trzy razy w ten kolor, to weźmiemy trzy lewy. Znaczy, przepraszam, weźmiemy dwie lewy na czwartą i piątą, w czwartym i piątym okrążeniu kolora, ale musimy w ten kolor zagrać trzy razy, żeby wyrobić lewe, czwartą i piątą. A teraz zróbmy to samo. Tylko tu. Dołóżmy tak. Tutaj zróbmy tak. I na dole. O, o takie. I proszę bardzo. Wistujemy przeciwko 3 bez atu. Wistujemy przeciwko 3 bez atu. Jeżeli przeciwnik ma 3 lewy w pikach. O, no dajmy mu tak. Jeżeli przeciwnik ma trzy lewy w pikach, dwie lewy w pikach, trzy lewy w kierach, trzy lewy w karach i trzy lewy w trefie, znaczy dwie lewy w karach, to ma tak 2, 4, 7 i 3, 10 lew ma. On ma 10 lew. Jeżeli my tu, w tym układzie, zawistujemy w kiera, no dołóżmy im tam coś jeszcze. Zawistujemy w kiera, weźmie asem, i zagra w pika, żeby wyrobić lewe pikowo. My bijemy asem i zagrywamy drugi raz kiera, bierze król. On już może ściągnąć dwie lewy pikowe i zagrywa w trefla, żeby wyrobić lewe. My bijemy asem i gramy trzeci raz kiera. Spada dama kier. Przeciwnik ma trzy lewy kierowe. Trzy lewy kierowe ma. Ma wyrobione 3 treflowe, to 6 i 2 pikowe, to 8. Brakuje mu jednej lewej. Musi zagrać w karo. Jak on zagra w karo, bierzemy asa karo, a następnie bierzemy na trójeczkę i dwójeczkę, albo na szósteczkę i piąteczkę. Weźmiemy jednego asa, drugiego asa, trzeciego asa i dwie bloteczki, razem 5. W bezatu przeciwnik musi wziąć 9. 9 odejmiemy od 13, zostaje 4. Kładziemy go bez jednej. Czyli widzimy, do czego nam służy walka koloru. A poprawmy tę rękę. Poprawmy tę rękę. Wyrzućmy tutaj tego asa. Gdzie ten as poszedł? Tu, no nie, no tutaj nie. O!
Zobaczmy taki kolor. Taki kolor. Zobaczmy same kiery w tym kolorze. Żeby tam, żeby nam nie. I widzimy, że jeżeli zagramy trzy razy w kiery, to znowu weźmiemy dwie lewy na forte. Weźmiemy asa i dwie lewy na forte. Czyli taki kolor gwarantuje nam trzy lewy przy podziale 3, 3, 2. Nie ma znaczenia, gdzie 3, nie ma znaczenia, gdzie 2. Ale, tam mieliśmy asy na dojście. Tu nie mamy asa na dojście. Jak to grać? Trzeba zagrać malutka. Potem trzeba zagrać malutka. I w trzecim okrążeniu tu dokładamy asa. Ten as jest dojściem, czyli jeżeli chcemy wziąć lewy na forty, musimy zagrać trzy razy, ale asem gramy za trzecim razem. To jest bardzo, bardzo ważna zasada. Asem gramy za trzecim razem. Za trzecim. No dobrze. A co będzie, jeżeli będziemy mieli... No nie to. Albo będziemy mieli... O tak. Tu przeciwnik będzie trzymał 3. Tu będziemy mieli raz i dwa. I raz, dwa, trzy. Co to jest? Kto to tak zrobi? Człowiekowi psocą to psocą. O! Przyjrzyjmy się temu układowi. W tym układzie trzeba za trzecim razem wziąć asem. Ale, a za pierwszym? Jak za pierwszym weźmiemy królem, przykładowo, z jakiejś niezrozumiałej przyczyny, i teraz partner będzie zagrywał, to partner nie będzie miał do nas dojścia kierami. Jeżeli zrobimy to samo, i pierwszego. Gdzie to jest? A. Jeżeli zrobimy to samo i pierwszego kiera przepuścimy, asem lub królem zabijemy za drugim razem, a i za trzecim, to wtedy mamy dojście. Czyli widzimy, że tu nie grać as król, tylko przeciwko 3 bez atu zablokować spod asa. Jeżeli jesteśmy rozgrywającym, rozgrywamy tak samo. Rozgrywamy tak samo ten kolor. Najpierw oddajemy lewe, a potem przechodzimy asem i ściągamy. To jest bardzo ważne, gdy mamy problemy komunikacyjne. Kiedy jesteśmy w obronie, możemy mieć problemy komunikacyjne, bo mamy koło 4 lew, a przeciwnik ma koło 8. Jeżeli z tych 4 lew są 2 lewy w tym kolorze, no to mamy jedną, dwie szanse na dojście, którą przeciwnik może nam wybić. Będziemy o rozgrywaniu koloru mówić jeszcze. Dziękuję.